Kochani, starożytni Grecy wymyślili coś takiego, co się nazywa habilitos. To słowo oznacza zdolność, zręczność. Habilitacja jest to zdolność do czego? Rehabilitacja to jest odzyskanie tej zdolności po jakimś trudnym zdarzeniu w życiu. Rehabilitacja jest to odzyskanie swoich praw. To też jest rehabilitacja. I kochani, chcę wam powiedzieć, że na świecie już wymyślili coś takiego, co się nazywa prehabilitacja, czyli przygotowanie się na trudności. Prehabilitacja jest to przygotowanie swojego organizmu na trudne chwile. Ale kochani, ponieważ jak zwykle ja idę dalej, idę dużo dalej, to ja wymyśliłem coś takiego, co się nazywało hiperwentylacja. Hiperwentylacja to jest wtedy, kiedy ja chcę przepłynąć cały basen pod wodą, to wtedy się naoddycham na początek i potem mogę spokojnie ten 25 metrów pod wodą przepłynąć. To się nazywa hiperwentylacja. I dlatego uwaga, po raz pierwszy używam dzisiaj o godzinie 19:07 dnia 26 marca 2020 roku po raz pierwszy używam tego słowa. Ja jestem odkrywcą tego słowa. Hiperhabilitacja. Hiperhabilitacja to jest przygotowanie się na wirusa, to jest przygotowanie się na pandemię, to jest przygotowanie swojego systemu immunologicznego, żeby on sobie dał radę z wirusem. A czemu? Może sobie dać radę, bo daje sobie radę, bo wiemy, statystyki dokładnie nam tłumaczą, że w jednych krajach śmiertelność dochodzi do 9,88%, jak na przykład we Włoszech, a w innych krajach, jak na przykład Polska, wynosi tylko 1,11%. To znaczy, że my Polacy mamy 9 razy lepszą służbę zdrowia. Wierzy ktoś w to? Chyba nie. Że mamy 9 razy lepsze rządy. Wierzy ktoś w to? Niekoniecznie. No dobrze, czyli my mamy 9 razy większą odporność. Czemu? Jakieś przyczyny są. Kochani, ja wam powiem, że możemy tę naszą odporność co najmniej podwoić jak Niemcy. Ale możemy również, my, jako naród, możemy się hiperhabilitować i zdobyć taką odporność, że nic nas nie ruszy, nie tylko wirus. I informuję was, kochani, że w takim kraju jak w Iranie przywódca duchowy wyjaśnił swoim wyznawcom, że ten wirus to jest diabelskie nasienie. I kto zostanie zarażony, znaczy, że grzeszył, bo to jest kara za grzeszki. I co? I niewiele pomogło. Tydzień później sam zapadł na wirusa. Kochanie, dlatego proponuję, zamiast modlitw o zdrowie, odpowiednie podejście do swojego systemu immunologicznego. Dajcie swojemu ciału to, co ono potrzebuje. Bo jedynym wyjściem z wirusa jest system odpornościowy. Nie ma żadnego innego lekarstwa na wirusa. To system odpornościowy wcześniej czy później sobie daje radę z wirusem. Służba zdrowia tylko pomaga i wspomaga ten system odpornościowy. I dlatego, kochani, my możemy wspomóc służbę zdrowia i po prostu się uodpornić. W jaki sposób? Pomyślcie. A kto nie wie, to ja mu powiem, jak będzie chciał.